Nowy Jork ma w sobie coś magicznego. Czy to kwestia budynku na Bleecker Street, czy nie? Wszystko tutaj ma swój urok. Miliony ludzi, miliony twarzy. Każdy może być tutaj sobą. I nikt nie zwróci uwagi na to, jaki jesteś. Lubisz, gdy nikt nie pyta. Czy to chodzi o dodatki do zamówienia w jakimś fast foodzie, czy po prostu o ciebie. Spokój gwarantuje także praca fizyczna. A w wiecznie żywym mieście budowlańców zawsze jest za mało. Zapach nagrzanej czerwcowym słońcem stali czasem denerwuje, ale nie tym razem. Znajdujesz się obecnie na najwyższym punkcie placu budowy. Rozbudowujecie centrum handlowe Woodbury Common i w tym momencie słyszysz, jak ktoś stoi na dole, asekuruje zjeżdżającą na stalowej lince belkę. Próbuje ją złapać, ale jest jeszcze kilka metrów nad nim i zauważasz, że jest naprawdę na ostatnim włosku. Za moment się urwie. Zaraz Paul zostanie zmiażdżony przez belkę. Co robisz? Jestem w stanie doskoczyć do tej liny. Jesteś w stanie doskoczyć do liny, jesteś w stanie przeciąć belkę. Chyba chciałbym skoczyć na tą linę, złapać nad tym, gdzie już pęka, i drugim, ze względu, że mam na tyle siły, to przytrzymać i po prostu krzyknąć na pola, żeby stamtąd spierdzielał. Okej. Okay. Potrzebuję od ciebie rzutu na might i to będzie 12. Dziesięć. Nawet jak sobie dodasz? 10 plus 17. Okej. Okay. Wygląda to w ten sposób. Widzisz, że linka za chwilę się zerwie. Ty z kolei zrywasz się, pędzisz kilka zdecydowanych kroków, rzuciłeś wszystko, co robiłeś do tej pory, łapiesz jedną ręką tę linkę, widzisz, jak ostatni pęczek z plotu pęka, ma już spadać w dół, ale siłowo podciągasz, spinasz wszystkie mięśnie, dołożyłeś drugą rękę, trzymasz. Widzisz, jak Paul po prostu oczy jak... Tak, trzymał tu... Paul, spierdalaj, yo! Paul w tym momencie ucieka na bok. Ledwo to trzymasz, puszczasz? No, jak już odszedł, to opuszczam. Opuszczasz na tyle, na ile mogłeś jeszcze mięśniami? Nawet jest... się nie przejmuję, puszczam, no kurde, okay, to jest ciężko. Puszczasz, spadło. Słychać, pff, huknęło, poleciał pył właściwie na boki. Paul tylko spojrzał w twoją stronę. Dzięki, stary. Wisisz mi piwko. Wiadomo, wiadomo, Terry. Dobra. No to nic, belka jest na dole. Panowie, układamy dalej. Ja się bujam na tej linii, wracam na ten swój poziom, z którego zaskoczyłem i rozglądam się, czy nie ma gdzieś mojego brygadzisty Joe Stripe'a. Nie, w tym momencie brygadzista prawdopodobnie znajduje się w swoim gabinecie. To znaczy macie niewielkie kontenery, które są przygotowane pod biura, pod prysznice, pod przebieralnie. Wszystko rozlokowane wokół Woodbury Common. Rozbudowa dużego domu handlowego. Na którym piętrze jesteśmy? W tym momencie jesteście mniej więcej na trzecim piętrze. Jesteście na wysokości jednej z wież, właściwie jedynej wieży, która znajduje się w tym centrum handlowym. Kojarzysz to miejsce głównie przez to, że można tutaj tanio wyhaczyć tańsze rzeczy, które są markowe. Jest bardzo dużo sklepów, jest bardzo dużo właściwie outletów. Okej. Okay. Dużo mi jeszcze zmiany zostało? Dzisiaj pracujesz właściwie od samego rana.
jesteś wzorowym pracownikiem, więc pojawiłeś się, jak tylko wybił moment, w którym trzeba odbić kartę, pracujesz w pocie czoła, tym bardziej, że pamiętajmy, że w 2012 jeszcze nie było aż tak gorąco jak teraz, ale jednak jest gorąco. Okej, no to wróciłem na to swoje piętro. Nie wiem, czy tam kładę zbrojenia, czy zalewam betonem akurat. Cokolwiek bym miał do roboty, no to tym się zajmuję. Okej, masz kilka bel metalowych, ciężkich zbrojeń, które należałoby przyciąć. Okej, to rozglądam się. Czy są jacyś współpracownicy, czy są zajęci? Nie, wiem, nie. Na tej wysokości pracujesz właściwie tylko ty. Okej. No to tam, nie wiem, patrzę w dokumenty, jaka ma być długość, mniej więcej odmierzam, pochylam się nad tą belką, jeszcze raz się rozglądam, żeby nikt nie przyczaił, że mnie widzi i pod ciśnieniem puszczam wodę ze swoich otworów. Mam rękawiczki, mam otwór w rękawiczkach i po prostu pod ciśnieniem jakby przecinam belkę do tego wymiaru. Widzisz właściwie standardowy obrazek. Nie robisz tego pierwszy raz. Przycinasz dokładnie z laserową precyzją do odpowiedniej długości, ustawiasz, pasuje. Mijają tak jeszcze może 15 minut, 20 minut, po czym nagle pojawia się niejaki Neil. Kojarzysz go głównie z tego, że od czasu do czasu zagaduje, jak macie dłuższą przerwę. Gada jakieś głupoty, opowiada o rzeczach, które na pewno się nie wydarzyły. Ostatnim razem opowiedział ci o tym, że jego szwagier pracuje z Tonym Starkiem. Z tego co wiesz, bo poznałeś jego szwagra na jego urodzinach, koleś zajmuje się układaniem dywanów, więc może być problem, żeby pracował u pana Starka, ale kto wie. Podbiega w którymś momencie Neil i zasapany, bo jednak musiał wbiec na górę. Stary, słuchaj, Terry. Yo, co tam, Neil? Słuchaj, Terry. Tak siedzę na belce i tam sobie przegryzam jakieś z takiego metalowego pudełka przekąski. Słuchaj, Stripe cię woła. Nie będę ukrywał. Weź mnie nawet nie w... Kurwa, i co znowu? Co znowu mu nie pasuje? Brzmi to okropnie. Jał. Jest najgorzej wzywać cię na rozmowę, z mojej perspektywy. W ogóle nie brzmi to najlepiej, ale może poprosić cię o pomoc w tym targu charytatywnym, co tu będzie w tym centrum handlowym, ale nie jestem pewien, cholera wie. Targ charytatywny? Tak, coś tu mają robić. Właściwie się nie interesowałem. Jutro ma być. Tydzień temu betoniarka, teraz zbrojenia. Siedzę sam na trzecim piętrze, bo coś mu nie pasuje. Teraz jeszcze mam, kurde, jakiś targ? Szef kazał, to przybiegłem. No co ja ci mogę zrobić? Damn. Opisz się. Jestem. Czarnoskórym albinosem. Jest to coś, co mnie właśnie wyróżnia, ale dzięki temu, że Nowy Jork jest tak dużym miastem i tak zróżnicowanym, ludzie na szczęście nie zwracają na to takiej uwagi. Pracuję, jak już wiadomo, na budowie. Włosy mam pofarbowane na blond, takie związane dready. Charakterystyczne jest to, że jestem albinosem i to, że zawsze mam na sobie rękawiczki. Czy to w pracy, to jeszcze jest do wytłumaczenia. Prywatnie również je noszę, żeby zasłonić otwory w rękach, z których jestem w stanie kontrolować wodę, czy to w postaci pary wodnej, czy wody pod ciśnieniem, czy nawet lodu. Po prostu ją wytwarzam i mogę, czasami właśnie korzystam z tego przy pracy, na przykład do przecięcia takiej belki. No i Stripe to jest mój brygadzista, który ewidentnie się na mnie uwziął, bo... Jak się ubierasz? Teraz jestem ubrany typowo jak budowlaniec, po prostu odblaskowa kamizelka, jeansy, luzem kask narzucony na głowę, żeby nikt się nie przyczepił, jakiś krótki rękaw.
Natomiast kiedy jestem prywatnie, raczej luźny styl z taką, może nie domieszką elegancki, ale z takim wyczuciem, wyczuciem stylu, wyczuciem mody. Jakieś bardziej obcisłe jeansy, do tego na przykład kamizelka i podwinięty długi rękaw, sportowe buty. W sumie wszystko na mnie dobrze leży, bo jestem dość wysokim i bardzo dobrze zbudowanym właśnie jeszcze nie super bohaterem. Kierujesz się w stronę szefa? No tak, dojadam sobie tam jabłko, w sumie nawet po drodze. Jako że pomogłeś Polowi, dostajesz jeden punkt karmy. Yeah. Zapisz sobie jeden punkt karmy. Schodzisz powoli na dół. Dojadłeś swoje kanapki przygotowane dzień wcześniej. Zamknąłeś metalowe pudełko. Pogadanka. No cóż, schodzisz niżej. Równasz się z parterem. Miejsce budowy. Jeden konkretny kontener. Rzuć sobie proszę na Vigilance. Potrzebuję 10. Osiemnaście. W którymś momencie, podchodząc do samego kontenera, słyszysz, jak Joe, twój szef, rozmawia z Polem. Rozpoznajesz bez problemu te głosy. W tym momencie słyszysz, jak Paul mówi: Kingsman? Ludzie na budowie mówią, że jest tak biedny, że podobno nawet w Wakandzie go nie chcą. Słychać tylko jak szef. Dobre, Paul. Skurwysyn. Otwieram. Otwierasz drzwi, oni się w tym momencie odwracają. Zmiana warty, dobra. Paul, bo tutaj pan Stripes chciał z tobą porozmawiać. Trzymaj się, jeszcze raz dzięki za pomoc. Wychodzi. Ja tak odprowadzę Paula wzrokiem. Co tam, John? Słyszałem, że chcesz mnie widzieć, jo? Ja z jakiegoś krzesełku mogę sobie siąść? Tak. Mogę usiąść? Środek wygląda mniej więcej tak. To znaczy gofrowana stal na ścianach. A po środku znajduje się prowizoryczne, prawdopodobnie kupione w Ikei po najniższym koszcie biurko. Przy nim siedzi twój otyły, wielki szef, który jest latynosem. Włosy zalizane bardziej na pocie niż na czymkolwiek, co miałoby dawać znamiona jakiejkolwiek higieny. Rozgląda się, kilka much gdzieś tam lata w rogu, jakiś kwiatek rzucony. Prowizorycznie próbują zrobić coś, co ma wyglądać jak biuro. Pokazuje ci: Vamos. Gracias, Joe. Co tam? Co potrzeba? Dobra, to jest tak. Nie było cię wczoraj, to ja cię informuję. Jak mnie nie było wczoraj? Nie pracowałeś wczoraj, a wczoraj mieliśmy apel, pracowałeś później, to ja ci tylko zrobię taki szybki recap. Opowiem ci, co się dzieje. Sprawa jest prosta. Trzymamy na dole, w magazynie, w podpiwniczeniu. Tam kopaliśmy fundamenty, zrobiliśmy taką piwnicę, tam ma być magazyn. No to sprawa jest o tyle prosta, że nie ma wstępu do tego magazynu. Od dzisiaj. No dobra, ja i tak na trzecim piętrze teraz robię. Dobra. Trzymamy tam rzeczy od zleceniodawców z domu towarowego, więc nie ma co się kitrać w te miejsca. Wiesz, jak to mówią. Spotkamy się na plaży, vamos a la playa, nie ma co kombinować. Si, senior, nie? Si, no. Dokładnie, si. Także ja potakiwałem, wszystko słusznie. Nie ma co kombinować, lepiej się tam nie zbliżać. Od której pracujesz? No, od rana, pierwsza zmiana. No to dlaczego jeszcze się nie odbiłeś na jakąś przerwę? Na trzecim piętrze sobie na belce siadłem. Aj. No zanim zejdę z tego trzeciego piętra, no to kurde. Terry, słuchaj. Joe.
Ja wiem, że wydajesz fortunę na filtry, żeby cię słońce nie spaliło. Bruknąłem coś pod nosem. Ja wiem, że to nie są małe pieniądze. Ja wiem, że lubisz pracować na wysokości, ale no bez przesady. Joe, jakbym się nie starał, to i tak się nie opalę, dobra? Comprende. Posłuchaj. Odbierz sobie teraz dłuższą przerwę. Ja ci odbiję kartę tak, żebyś miał tę 40-minutówkę zamiast pół godziny obiadowej. Może tak być? Odpocznij być. Sobie. Ja nie chcę mieć kolejnych przypadków, żeby ktoś miał udar, żeby ktoś mi mdlał i tak dalej. Pamiętasz, jak Paul ostatnio zemdlał? Ja pamiętam, jak prawie na niego belka spadła. A to było dzisiaj. A to było dzisiaj, no. Si, si. To może też nie sprawdzają te liny. Liny są mucho grande. Są mucho pęknięte właśnie. No bo ta firma nad nami, ona tam trochę zaoszczędziła na tych przetargach, no i tak to się kończy. Dobra, Joe, to rozumiem, nie będzie moja sprawa, jak coś się stanie, ale jeszcze wracając do tej, co w tamtym miesiącu cię prosiłem, urlop pasuje mi. No już nie poszedłem na imię dziadka. No, kiedykolwiek, no jeden dzień wystarczy. Kto to widział, żeby mieć na imię Marshall, Juan, Miguel, to są imiona, John, a Marshall? No dziadek Marshall miał imieniny w tamtym miesiącu i tak już będą spóźnione. No jeden dzień, no... Może kiedy? Być w środku tygodnia, obojętnie. Kiedy? Kiedykolwiek, no... Co jest dzisiaj? Wtorek? W czwartek? Może być? Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest piątek, no to nie wiem, poniedziałek, wtorek? Dobrze, niech będzie ten poniedziałek, będziesz miał dłuższy weekend. Super. Zanotował. Dobrze. Czy ja jeszcze mam coś dla ciebie? Jak tam ścinanie tych belek? Sprzęt się spisuje? Tak, tak, tak. Zajebiście szybko idzie. No, te liny może są kiepskie, ale ten sprzęt... Dobra, pytam o te belki. Przycięte. Przycięte. Przycięte, stoi, dobra. Dobra, no to nic. No to lecz na tę przerwę. Co ja ci mogę mówić? Dobra, no to... Avanti. Avanti, avanti. Nie wiem, co to znaczy, ale wstaję z krzesła i wychodzę. Schodzisz na... Właściwie wychodzisz z baraku, z kontenera, który jest przerobiony na biuro. Zauważyłeś teraz, dopiero zamykając drzwi, że ktoś dosztukował napis Joe Stripes. Ktoś musi mieć naprawdę duże ego. Ma to nawet sens. Duży człowiek, duże ego. Dlaczego by nie? Instynktownie skręcasz w prawo. Na rogu ulic zauważasz blondynkę, Alex. Znasz ją bardzo dobrze. Jak tylko cię zobaczyła, znad swojego niewielkiego wózka z hot dogami, podnosi rękę i macha w twoją stronę. Ja też podnoszę rękę. Gdzieś tam rzuciłem ten kask, rozpiąłem sobie kamizelkę, już zostawiłem ją, bo to i tak 40 minut to nie jest długo, żeby sobie odpocząć. I podchodzę do Alex. Siema malutka, to co zwykle, szejka bananowego. Ej, ej, ej. Co u ciebie? Wiesz co, powolutku, nie ma większego problemu. Szejk na koszt firmy. Nalałam wcześniejszemu mniej i wcześniejszemu też, więc... A, moja dziewczyna, dobrze. No. No wiesz co, był dzisiaj u mnie jakiś taki dziwny klient. Jaki dziwny? Ten, co mnie nalałaś? Nie, znaczy... Jego się trochę przestraszyłam. Jest tu gdzieś jeszcze? Nie tak. Był dziwny, bo gadał strasznie dziwne rzeczy. Chyba był fizykiem? Jakieś imię na A. Nieważne. W każdym razie, gadał coś o kwantach, o jakimś innym gównie. Dziwności, nie? W sumie to nawet chyba głupsze były jego dywagacje niż, ja wiem, to co się parę miesięcy temu wydarzyło w Nowym Jorku, nie? Mówię o Gitwie. A, no. W sumie dzięki temu mamy masę roboty do tej pory. No nie, no jasne, no pojawiły się nowe firmy, pojawiły się nowe...
Jak się pojawiają nowe gęby, to ja mam komu sprzedawać, nie? Nie mówię, że to dobrze, no ale koniec końców kontrakt mamy na co najmniej 4 lata. To jest duży plus. Natomiast właśnie, jak się pojawia jakiś koleś i zaczyna gadać o tym, że o, sztuczna inteligencja, o, tutaj trzeba coś. Dziwne. Inteligencja sztuczną inteligencją. Jaki robot wniesie ci belkę na trzecie piętro? Albo zaleje betonem? I dokładnie to samo powiedziałam. Dokładnie to samo. Powiedziałam, patrz, Alex? Nie, on nie ma jak ja. Alan. Mówię, Alan, patrz, tam na samej górze mój znajomy siedzi. Wystarczy tak sumiennie pracować, będzie wyższa płaca, nie trzeba będzie robotyzować takiej pracy. No bo co? Jak zrobimy te wszystkie sztuczne inteligencje, no to co się wydarzy? Zabierzemy ludziom pracę. Gdyby za twoim stanowiskiem tutaj stał robot, to bym tu nie przychodził. No. Proste. Widzisz, gdybym ja miała obsługiwać robota zamiast ciebie, rzuciłabym tę robotę w cholerę. Wróciłabym do rodziców. No proste. To może jest jakieś przydatne w jakichś innych branżach, nie wiem. Może jak składają samochody. Może. Takie miejsca, gdzie ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że... Nie trzeba finezji. Właśnie. Jeżeli trzeba dokładności, a nie odrobiny miłości, to wtedy wchodzi robot. Bo tutaj, ja wiem, że to jest prosty hot dog, ja wiem, że to jest prosty shake. A co z tego? Czym jest bananowy shake w momencie, kiedy nie ma tam odrobiny ludzkiego dotyku? I tu się z tobą zgodzę. Poza tym, wszyscy jesteśmy różni. Ty lubisz, jak jest więcej banana. Bob lubi, jak jest odrobinę więcej śmietany. Robot tego nie wie. Robot tego nie wie. Dla niego shake to shake. A ja wiem, kim jest Bob, ja wiem, kim ty jesteś, Terry. Zresztą znamy się nie od dziś. No, i w sumie teraz, jak już o tym wspomniałeś, znamy się nie od dziś, to może kiedyś byśmy wyskoczyli na jakąś kawę, na jakąś pizzę? Wiesz co, no w sumie czemu nie? To może... Wtorek? Wtorek. Idealnie. Wezmę wolne. W ogóle... Może być po południu, bo ja też w sumie mam robotę na pierwszą zmianę, no to możemy wieczorem skoczyć. Okej. A w ogóle jak robota? A znowu się przyjebał do mnie ten gruby. Na S. Stripes. Stripes, tak. Zawsze mu proponuję kurczaka, żeby było śmieszniej. Bo mogę powiedzieć, you want some stripes? Wkurza się strasznie, ale podejrzewam, że bawiłoby cię to. Pluć na niego. Co by mi nie wymyślił robotę, zawsze znajdzie powód, żeby się doczepić, że coś robię nie tak. Telefon. Sorki. Jasne, nie ma sprawy. Odbieram. Sprawdzasz? SMS. Widzisz wiadomość podpisaną dziadek, o której będziesz. Zrobiłem twoją ulubioną zupę. Odpisuję. A, dziadek do mnie napisał. Przyjdę w poniedziałek. Odpisuję. Zrobiłem dzisiaj zupę. Po robocie wpadę, nie wiem, 18. Okej. Okay. Mija jeszcze chwila, pogadałeś sobie z Alex. Właściwie rozmowa się kleiła. Fajnie, że się udało przełamać. Fajnie, że złapaliście wspólne tematy. To jest dość kumata dziewczyna. Natomiast nie kumatym jest koleś. Nieco niższy od ciebie. Ciemne włosy, okulary przeciwsłoneczne, ubrany w koszulę. Podchodzi i... Maleńka... Jakbyś mogła, dla mnie też darmowy bananowy shake. Nie dajemy tutaj nic za darmo. No jak to? Przecież on dostał. Ja zapłaciłem wcześniej. Nie ma darmowego. Wyskakuj z kasy. Jasne, jasne. Według mnie to tutaj jest powód, żeby to... Ja wiem... Zgłosić gdzieś. Co ty chcesz zgłaszać? No co no... Ja nie mogę darmowego szejka, a ty możesz?
dopijam tego szejka i wypierdzielam go strasznie daleko. Okej. Okay. W sensie tak, żeby było, wiesz. Mhm. Rzuć sobie na might. Okej. Okay. Wyrzuciłeś, odrobina jeszcze tego szejka została, więc była jakaś przeciwwaga. Szejk poszybował. On patrzy na jaki szejk? Ty będziesz ze mnie robił debila. No sam już z siebie zrobiłeś idiotę. Nazwałeś mnie debilem, tak? Sięga za pazuchę, wyciąga nóż. Jakaś inicjatywa, czy mogę mu po prostu przypierdzielić? Poproszę inicjatywę. I mam edge na inicjatywę. Mhm. Przerzucam. Jasne. 11. 13. I plus modifier. Mhm. 17. Pierwsze. Ja? Mhm. Chciałbym... bardziej siłowo złapać go za nadgarstek, za ten nóż, żeby nie mógł mnie dźgnąć i na ziemię. Okej. Okay. Dobra, rzuć na obrażenie. Najpierw, czy trafisz. Mhm. Czyli na... Najpierw rzucasz tym, no. Okej. Okay. 12 plus... Na który rzucam? Na might, bo jesteś w zwarciu. 19. Trafiasz, obrażenia. I obrażenia mam... Tylko tyle. 2. Okej. Okay. Wygląda to w ten sposób. On dobył nóż, łapiesz go za rękę, wykręcasz mu tę rękę, on puszcza nóż, spogląda w twoją stronę i chce ci oddać drugą ręką. A ile masz? No. Majcie? No majcie 13. Przestrzelił. Machnął gdzieś koło ciebie. Skurwysyn! I teraz tego walnąć. Jasne. I już bez kombinowania. Uderzaj. 16. Trafia. 6. Okej. Okay. Wygląda to w ten sposób. Wykręciłeś mu rękę. On się zamachnął. Próbował cię uderzyć w głowę. Ty się tylko uchyliłeś. Machnął koło ciebie. Ty. Stwierdziłeś, że skoro trzymasz jego rękę, on się odsłonił. Nie ma co. Idealnie. Pod splot słoneczny. Uderzenie. Koleś tylko wywrócił oczami i padł jak długi na ziemię. Leży. Puściłeś jego rękę. I się pada. Co za kurde sknera? O wow, Terry, mam dzwonić na policję, czy... Nie. Wszystko dobrze? Nic ci się nie stało? Nie, Aleks? Absolutnie nie. Dobrze, to patrzę, czy ludzie jakoś zwracają uwagę na to? Nie, to jest Nowy Jork. No to nie, tam go za nogę, na bok chodnika, żeby nie leżał przy tym... Zrzuciłeś go właściwie z takiego murku? No, żeby nie leżał przy stoisku Alex. Rany, ty trenowałeś coś, czy...? Nie, spoko. Może tam, jak byłem mały, to się przekamarzałem z kuzynostwem, a... No wiesz, budowa swoje robi. Jasne. Jeden w jednego cegłą, drugi w drugiego pustakiem, tak się bawimy czasami. Okej. Dobra, no to nic, nie będę ci zabierała czasu, bo dziadek pisał. No ja też w sumie za chwilę mi się przerwa kończy. No. Dzięki za szejka, jeszcze raz. Jasne. Trzymaj się. Widzimy dzięki się za pomoc. Wtorek? Wtorek? Ale w poniedziałek jeszcze na szejka wpadnę. Jasne. Trzymaj się, dzięki jeszcze raz. Majo. Uśmiechnęła się do ciebie. A już nie mam szyka, ty... troszkę oszalałem. Wracasz na plac budowy. Właściwie do... przeliczyłeś sobie. Zostało ci jakąś godzinę pracy? Stąd ta przerwa wydawała się taka dziwna. Mhm. Mija godzina, wybija się 17. Zrobiłeś, co miałeś zrobić. Większość osób już odbija karty. Jesteś na wylocie. W sumie nie ma sensu, żebym wracał do domu i jechał do dziadka, więc po prostu w jakimś prysznicu na budowie odświeżę się, przebieram się w moje zwykłe ciuchy i będę leciał do dziadka. Pod prysznicem słyszałeś tylko, jak kilka gości mówiło: szkoda, że nie spadło na tego pola. Wtedy by było zabawnie, co? No, to wiesz, pol to mam wrażenie, że i tak oberwał na tyle mocno w głowę, że... Jemu wiele więcej nie potrzeba. Jedna deska w te czy w te nic nie zmieni. Pol to jest po prostu debil.
I but! Kto to powiedział? Ja, Terry, a co? Nic, no zgadzam się. Przybiłbym ci piątkę, ale... dzielą nas ze dwie kabiny, nie? To może tą piątkę sobie odpuścimy dzisiaj. Wychodzisz spod prysznica, już ubrany w nowe, świeże ciuchy. Masz samochód. Metro. Tak, średnio samochód. Raczej metro. W którymś momencie schodzisz już do metra. Nowy Jork ma ten plus, że jest doskonale połączony ze sobą. Sieć właściwie pajęcza zachodzących na siebie tras. Wybierasz jedną konkretną, którą dość dobrze znasz. Z tego względu, że utrzymujesz bardzo dobry kontakt z dziadkiem Marszałem. Wsiadłeś do środka, jakiś koleś próbował beatboxować. Chyba nagrywał to gdzieś do internetu. Spojrzałeś tylko beatbox na zasadzie... Większość ludzi tak tylko spojrzała, aha, okej, to jeden z tych. Parę dziesiąt minut dojeżdżasz na miejsce, wyszedłeś z metra, odbijesz oczywiście swój bilet, przeszedłeś kilka przecznic, spokojne miejsce. Stary, dobry, znajomy dla ciebie przede wszystkim, ponieważ spędzałeś tam dużo czasu jako nastolatek, właściwie nawet jak byłeś młodszy. Dom z werandą, na której stoi starszy, wysoki, choć przygarbiony mężczyzna. Czarnoskóry, siwe włosy, splecione z tyłu, bardzo podobnie do twoich, natomiast po prostu kręcone. Patrzy w twoją stronę. Jesteś! Ja już z ulicy rozkładam ręce. Yo, dziadzia! Doskonale. No i kleję z nim taką soczystą piątkę, jakiś taki mamy... Wbijacie piątkę? Coś takiego. Wykonaliście najdziwniejszą konfigurację znaną wam tylko. Ej, młody, jak tam robota? Robota jak robota, nic nowego znowu się do mnie przypierdzielił, ale... Ten gruby. Chuj mów taką. Nie no, wiadomo. Słuchaj. Zrobiłem twoją ulubioną jambalaję. Musimy sobie pogadać. Ile u mnie nie byłeś? 2 tygodnie? Nie dostałem urlopu. No, przepraszam, że nie byłem na imieninach. Spokojnie. Imieniny to jest sztuczne święto. To nawet nie ja wybierałem swoje imię. Nazywam się, jakbym należał do armii, a co to w ogóle znaczy? No to... Ja jestem pacyfistą, mój drogi. No ale czasami, żeby mieć pokój, dziadzia trzeba komuś przywalić w mordę. I dobrze mówisz, młody. Dobrze mówisz, Terry. No w ogóle dzisiaj jednemu właśnie musiałem przywalić, bo napadł mnie z nożem. Z nożem? No, nie zdążę go użyć. Manhattan czy... Zaraz przy placu budowy. No. A, tam przy Woodbury. No to dobrze, bo narobiłem tej zupy tak... Naprawdę dużo, więc... Ja mogę wziąć do siebie, dziadzia, jak masz za dużo, to... Nie, to sprawa jest taka, że ja jutro będę na tym pikniku. Miałem zrobić jambalaję, więc wiesz. Czyli ty też tam będziesz, na tym targu? Będę. Ale powiem ci, chodźmy do środka, ja ci nałożę. No to... Wchodzicie do środka, bardzo schludnie urządzone mieszkanie. To znaczy, trochę jakby zatrzymało się w czasie. Nie za bardzo pamiętasz swoją babcię? Większość wspomnień jest jednak związanych z takim zwykłym ludzkim ciepłem. Trochę jakby przedłużenie własnej matki. Sympatyczna kobieta. Nie zrobiła ci nigdy nic złego. Z kolei dziadek? Dziadek bardzo szybko pogodził się z jej śmiercią. Zrozumiał, że życie trwa dalej, i nie ma sensu się poddawać. Nałożył do miski trochę jambalai, nałożył sobie, siada przy niewielkim stoliku, bardzo ciężkim na pierwszy rzut oka. Nad wami kilka obrazów. Wyglądają trochę jak panoramy Nowego Orleanu. No, i co z tym kolesiem z nożem? Ja przy tym też siadam przy tym stoliku i tam czasami w przerwach tylko mówię.
No bo słuchaj, ta Alex, co ci o niej opowiadałem. Blondynka. Ta blondyna, no jest taka Jaga. Na wtorek jestem z nią. Ona jest biała. No co z tego, no. Racja. Ja tak tylko pytam, wybacz, naleciałości po ojcu. Po pradziadku. Słuchaj, ona na mnie patrzy normalnie, ja patrzę na nią normalnie. No tak, tak to teraz działa, powoli tak to, bardzo tak to działa. No, jeszcze niektóre białasy na nas, wiesz, krzywo patrzą. Chociaż, no, dziadek, wiesz jak jest, no. Słuchaj. Taka podróbka czarnego ze mnie trochę, ale... Jak byłem młodszy, twój pradziadek. Nie opowiadałeś mi o tym. Teraz mi się odkodowało, jak mówiłeś o tym. Słuchaj, opowiadał o pewnej wyspie. O wyspie? Tak, wyspa, która dryfuje sobie po środku Pacyfiku. I tak sobie dryfuje, niewiele osób zdaje sobie sprawę z jej istnienia. No to czekaj, to wyspy chyba nie dryfują, no to jak to? No więc właśnie. Mówili o tym, jak o lądzie, który kroczy jak człowiek. No. Tylko tam ludzie, których nie akceptowano, mogli żyć w spokoju. Z najróżniejszych powodów. Kolor, podejście. Doskonale wiemy, że jesteśmy inni niż wszyscy. Tak ty jak i ja. Nie mówię o kolorze. Mówię o naszych umiejętnościach. O to ci chodzi. Tak sobie ręką tylko trochę paru parsknąłem. Widzisz, jak dziadek cały czas trzyma kubek i herbata cały czas się gotuje. Trzyma. Według mnie Krakoa to jest najgłupsza przypowieść mojego ojca. Jedna z najgłupszych. A wiesz dlaczego? Bo moim zdaniem powinniśmy walczyć o swoje. No, nauczyć innych przede wszystkim. No tak, jesteśmy mocniejsi od nich, ale jest nas nie o to mniej. Mi chodzi. Nie możemy tak to... Nie wywyższaj się, młody. No nie wywyższam się. No. Chodzi mi o to, że musimy nauczyć innych, że nie można kogoś skreślać za to, jak wygląda, jak się porusza. Jao, dziadzio, no chciałbym, żeby to było tak pięknie, no ale widzisz, jak ludzie czegoś nie rozumieją, to żaden z nas się tego boją. Żaden z nas nie powinien szukać ucieczki. Powinien znaleźć drogę, by uświadamiać innych. No już nie jeden próbował pokazać ludziom, że jesteśmy tacy sami. Tylko, że on rękami potrafi tylko przeciąć kotleta, a ja mogę go jeszcze podgrzać. No, co to za różnica? No. Żadna różnica. Właśnie o to chodzi. Pokazać, że ja, ty, twój pradziadek, wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Nieważne, czy urodzeni w Nowym Jorku, na tej cholernej wyspie, w Wakandzie, czy gdzieś w Afryce na północy. Tutaj w Nowym Jorku mamy taki tygiel kulturowy, że każdy człowiek to człowiek. No ja to wiem, dziadzio. Ty to wiesz, no ale... No... Przede wszystkim nie poddawać się. Robię swoje, no robię swoje. I to jest dobre podejście. Masz dobrze poukładane w głowie. Ty, dziadzio... Zadbał o to ojciec, zadbałem o to ja. No wiem. Mogła mi się noga powinąć. Nie, no byłem gówniarzem. Czasami jak coś odwaliłem, no to było po prostu moje. Każdy z nas był gówniarzem. Ja służyłem w armii i co mi z tego? Kilka blizn. Nie chciałem nigdy iść do armii. Ale nie chciałem skończyć jak Muhammad Ali. Pójść do więzienia za dezercję. Przekreślić całą swoją przyszłość. Tym bardziej, że wtedy już byłem w związku z babcią. Co miałem zostawić ją, twojego ojca? No nie no. Trzeba zrobić, co trzeba zrobić, no dziadzio, wiesz jak jest. Ważna jest walka. Nie słyszałem o tej Krakoa, o tej wyspie, nie? Wyspa jak wyspa. Każda kolejna przypowieść. Czy to Biała Dama? Pewnie jakiś morał był, ale umknął gdzieś pomiędzy jednym opowiadaniem, a drugim. Cholera wie. A babcia nie miała mocy.
Nie, babcia nie. Babcia nawet nie wiedziała. Jak jej to powiedziałeś? Właśnie nie mówiłem. Sama się domyśliła. Aha, no właśnie miałem pytać, czy myślisz, że powinienem Alex powiedzieć, czy jeszcze może nie? A czujesz, że to ta? Czujesz, że to jest ta osoba, która zrozumie? Wiesz, żyjemy w świecie, gdzie milionerzy latają w dziwnych zbrojach. Koleś z II wojny światowej został odmrożony i dalej macha tą swoją tarczą. Więc może to nie będzie aż takie dziwne? Jeżeli czujesz gdzieś głęboko w sobie, spróbuj. Nic nie zaszkodzi. Zobaczę, to dopiero pierwsza randka nasza będzie, no ale... Zwłaszcza, że to część ciebie. No, tego się nie pozbędę. Podrzucisz mi jutro do Woodbury? A nie, ty nie masz samochodu. No nie mam, niestety. No to możemy spotkać się na miejscu już na tym targu. A ten twój kolega Chris? Ten taki śmieszny. Tommy? Tak. No to mogę go spytać. W sumie może będzie miał jutro, nie wiem, jakiś luźny. Albo zamówię pizzę i powiem, że coś jest z nią nie tak. I będzie miał pół godziny przerwy, to nas akurat podrzuci. Napisz mi SMS-a. Teraz weź sobie trochę tej jambalai i wracaj. Trzeba się wyspać. No dobra, to dojadam jeszcze z tej miski. W sumie trochę zimno się robiło, więc też sobie podgrzałem. Mm-hmm. Dojadłem, nie wiem, czy mi spakował jakiegoś słoika, czy jakiegoś kontenera. Dokładnie, no niewielkie słoiczki. No to wziąłem sobie z dwa słoiki jeszcze, skleiłem pionę z dziadzia i idę do siebie do domu. Pamiętaj, młody, jeżeli być wiernym komuś, to tylko sobie. Wpakowałeś się do metra, dojeżdżasz do swojego niewielkiego mieszkanka. Pod twoją kamienicą stoi jednak grupka dziewczyn. Jedna z nich gapi się na ciebie, a druga coś mówi pod nosem. Rzuć sobie na vigilance. Potrzebuję 8. Spokojnie. Słyszysz, że wspomina coś o Oreo, ale odwróconym? Okej, okay, ja niosę sobie pod jedną ręką te słoiki, przychodzę koło nich. Jał, co mówiłaś? Uśmiechają się. Nie, nic. Absolutnie nic. Fajna stylówka. A, nie to co twoja. Oreo. Fakersa pokazałam. Poszedłem do siebie. Wchodzisz, otwierasz. Otworzyłeś jeden zamek, drugi otworzyłeś, zamykasz za sobą, zakładasz łańcuch. Stare przyzwyczajenia, ale tutaj w sumie nawet lepiej, zwłaszcza jeżeli nie starasz się w żaden sposób pokazywać, że lepiej z tobą nie zadzierać. Po prostu jesteś kolejną szarą osobą. Siadasz przed telewizorem, odpalasz go, w którymś momencie słyszysz: i tak właśnie, proszę Państwa, wyglądał deszcz zielonych komet. Wyglądało to wspaniale, jak wszystko w Nowym Jorku. Dzwonek do drzwi. A, do drzwi. To jest Judasz? Tak, ale jest to dzwonek właściwie z samego dołu. Tak, okay. Domowy. No to... Halo. Siemano. Domi? Wiadomo, stary! Elo, montuj się! Otwieram. Słyszysz tylko... Otwierają się drzwi, po chwili... Otwieram od razu. Wbijaj. Siemanko! Widzisz, że w rękach ma dwie pizze w tym momencie. Co o, tam? Nie dotarły do właściciela? Ani jedna, ani druga! Jestem gotowy na granie, na film, na picie, na taniec. Co tylko zaproponujesz, mój drogi? Skakuj na kanapę, już otwieram browarki. Wprowadza pierwszą pizzę za sobą. Powoli klęka, układa ją na stoliku. Pizza podana. Płacą obywatele Nowego Jorku. Ja tak prześmiewczo zatrzaskując za sobą drzwi. Dziękuję, jaśnie dostawco. Ależ nie ma żadnego problemu, mości panie Terry. Kingsman zasługuje na królewskie traktowanie. Masz jakieś sosy? Mam tylko sos. Ostatnio znalazłem w 9-11 jakiś sos. Jamajka!
Tu mnie masz, stary, tu mnie masz. Nie, ale mówię serio, znalazłem taki sos. A, okej. Okay. Podchodzę do tego. W sumie zabawne. Odpalaj konsolę. Mam niedokończone rzeczy w Halo. Dobra, czekaj, no to biorę tam Blue Light, Red Light. Bad Lighta. Bad Lighta na tych plastikowych takich sześciopaka. Biorę ten sos Jamajka faktycznie jakiś, zatrzaskuję dupskiem lodówkę, kładę, odpalam konsolę, no obczaj sobie ten sos i chrapię mu po jednym kawałku. Wziął kawałek, złożył go na pół, trochę zawinął, wziął gryza. Ja też biorę. Delicja. Bo ja ci powiem tak, najlepiej to smakuje to, za co nie musimy płacić. To za darmo, to ja przegrana, łap zapada. Fuck. Siadam na kanapie, odpalamy, czy tam Mortal jakiś, czy Halo. Dobra, no co, możemy się i bić. Cokolwiek, by nawet kładę tylko... $10 na stół. Podbijam. Mój drogi, jeżeli tak gramy, wyciąga w takich drobniakach ewidentnie wszystko, co dostał tylko z napiwków, wystawia $14. Podbijam. Taki jestem bogaty. Patrzę, też teraz już drobnymi dokładam. Dokładasz, dobijesz do 15. Dobra. No to zobaczmy, co się wydarzy. Wygrany zbiera całą pulę mości, pani Kingsman. Dobra, rozsiadam się w kanapie. Jeszcze w zębach trzymam pizzę, tylko sobie tak podgryzam i napierdzielamy. Gracie, cały czas gracie. Rzuć sobie proszę na... agility. Agility... 16. Gracie, ewidentnie wygrywasz. Nie ma żadnego problemu. W którymś momencie zauważasz, że twój ziomek jest lekko smutny. To znaczy mina mu rzednie, mimo tego, że od samego początku wydawał się całkiem szczęśliwy. I to nie bardziej wkurzenie na grę, nie, to nie, po prostu? Nie, nie, po prostu mina mu zrzedła. Okej, okay. No to nie wiem, pauzuję. Ty, yo, co się dzieje, yo? Powiem ci tak, no... Znamy się nie od dziś, nie? Wiesz, jaki jest mój stary. No twój stary jest pojebany. Jest pojebany i powiem ci, że nic się nie zmienia. Przez ostatni tydzień... Dzięki. Przez ostatni tydzień szukał mi dzień w dzień dziewczyny. Przychodziła do nas tamta, która sprzedaje precle, przychodziła tamta z rogu, która sprzedaje hot dogi, na zmianę jakieś dziewuchy. A to jak on ci na chatę sprowadza? Na chatę mi sprowadza, bo wie, gdzie mieszkam. Dlatego chciałem się wyrwać. Cały czas powtarza, że od ja chcę być dziadkiem, kiedy doczekam się potomstwa, a robota twoja mi się nie podoba, bo dostawca to nic nie osiągnie, wiesz, o co chodzi. No kurde, no trzeba zarobić na mieszkanie, żadna robota nie hańbi. Właśnie o tym mówię. Co z tego, że mieszkamy w czterech? Mieszkanie to mieszkanie, mam gdzie spać, kanapa to kanapa. Mam robotę? Mam robotę. Dostaję napiwki, dostaję. Jak będę szukał dziewczyny, jak będę szukał chłopaka, to w końcu znajdę i będę mógł sobie z tych napiwków kupić, co tylko będę chciał dla niej czy dla niego. Ej, yo, ale mam pomysł. Co jest? Ty wprowadzaj się do mnie. Typie. Ile? No dzielimy część na pół. A ile płacisz? $600 na miesiąc. 300, myślę, że bym ogarnął, tylko muszę jeździć trochę, wiesz, tam na Long Island. Tam są bogatsi. No ale jak ogarnął? Jak... Nie, no dałbym radę, nie? Nie, no słuchaj, miejsce jest, mam tutaj, masz salon, jest pokój, podzielimy się. Ktoś będzie spał w salonie, coś w pokoju. Gituwa, no to co, napijmy się po to. No to cyk. Zbiliście, pijecie kolejne. Od tego momentu Jamaica był właściwie już uchachany. Trochę pozmieniały mu się rzeczy w głowie. Graliście, wypijaliście kolejne puszki. W którymś momencie stwierdziliście, że w sumie to warto pójść po kolejne. Poszliście trochę zygzakiem po
jeszcze jeden sześciopak. Okazało się, że wzięliście dwa, jeden zapłacił za swój, drugi za swój. I tak popijaliście, tylko powiedział w którymś momencie: słuchaj, mój drogi, jutro z samego rana. Jutro z rana? Ty! Co z rana? Dziadka ci podwiozę. To miałam mówić, podwieź mi dziadka. Jedziesz ze mną, czy ja mam go podwieźć, ty pojedziesz sam? Weź mnie, nie chcę mi się metrem. No to jedziemy razem. O której? Która jest? Patrzę, piąta. Dziewiąta? Dobrze. To jestem spać? Absolutnie nie. Zbiliście kolejnego. Budzicie chrapanie Chrisa z samego rana. Ślina wydaje się jakby gęsta, trochę jakby ktoś dosypał piasku do środka. Nieprzyjemnie. Wychodzisz ze swojej sypialni, otwierasz drzwi. Patrzysz? Chris leży, w jednej ręce trzyma pizzę na zgiętej ręce, a w drugiej trzyma piwo. Śpi. Ale dalej pilnuje. Na siedząco? Na siedząco. Jest w pozycji czuwającej. Ja się przyciągam, tak? Podchodzę i tą pizzę sobie tak ściągam z jego ręki. Ej, będę to ja... O. Śniadanie! Ile jest kawałków? Jeszcze trzy. Masz tu jeden. A, dzięki. Uuu, to jaki jest wynik tego mortala? Remis. No, tak też myślę. O Chryste. Ty dasz radę prowadzić? Właśnie miałem mówić, że 0,2. 25. No, damy radę. Nie no, kurde, słuchaj, możemy, nie wiem, taksy sobie ogarnąć, jak nie chcesz prowadzić. Nie, spokojnie. Nie takie rzeczy się tu robiło. Wiesz co? Kawę sobie walnę? Ty sobie walniesz kawę? Walniemy sobie kawę jak współlokatorzy. Przyzwyczaj się, mordo! Gdzie trzymasz kawę? W szafce. Błagam, nie mów, że u góry. No. Dobra. Schody takie ciężkie, idzie po prostym. Zrobił kawę tobie i sobie. Wypiliście tę kawę, oglądaliście jakieś głupoty. Przełączaliście America's Funniest Videos czy inne rzeczy. W którymś momencie widzisz, że jego stężenie procentów zdecydowanie zmalało. No dobra, no to schodzimy na dół. Domino's, zapraszam. No to wsiadam na shotgunie koło niego i... Wbija bieg, ruszacie przed siebie. Co jakiś czas słyszysz tylko, jak pan Jamaica mówi: w którą stronę? Nie mruż oczu, prosto jedź, światła są! Co on w Australii jest? No tu! Po lewej? Szalony! Do góry nogami jeszcze niech jeździ. Jeździcie jeszcze chwilę, w końcu dojeżdżacie pod dom dziadka. Widzisz, że dziadek znowu jest na werandzie, ten sam zgarbiony. Właściwie dość postawny mężczyzna. Ja uchylam szybę i... Jo, dziadzia, wskakuj! Pomożesz mi to przenieść? Widzisz taki wielki garniec. No pewnie, czekaj do mi. Podchodzę i ten garniec. Podnosisz, pakujesz go do tyłu. Jak coś, to jest szczelnie zamknięty. Ja wiem, jak on prowadzi, więc... To co, do Woodbury? No to jedziemy. Dzień dobry panu, siemaneczko! Widzisz, jak twój dziadek tak patrzy na niego? Witaj. Woodbury. Tak już wiem, zostałem wprowadzony we wszystko. Pański wnuczek, mój nowy współlokator. No, ja jestem jego współlokator. Nieważne, jedziemy do Woodbury. Co? Przypomnij mi, jak się poznaliście? W sumie śmieszna sprawa. No, byłem głodny wieczorem, zadzwoniłem po Domino Pizzę, no i stąd Chris jest w domi. Pizza była nie halo, więc zaprosiłem go, żeby spróbował, co jest z nią nie halo, i siedzieliśmy tak 2 godziny. Są systemy trzeba niszczyć. Ja jestem tym kolesiem, który te systemy niszczy. Wow! Ej, a nie myślałeś o tym, żeby ponagrywać muzę? A śpiewać nie umiem za bardzo. Jak to? No... Rap to ja lubię tylko słuchać. No dobra, a... Boys to Men? Co to jest?
I swear by the moon and the stars. Widzisz, jak dziadek po prostu siedzi tak? Ja zobaczyłem tą dysapatę w lusterku i... Nie. To też tak średnio, wiesz, jakoś... To nie wiem, muzyka to chyba tylko do słuchania mi się nadaje. Okej. Okay. Kumam. Nieważne, wymyślimy coś lepszego. Wbił kolejny bieg, ruszacie, trafiacie bliżej rzeki Hudson. Mijasz w tym momencie budowę. Zauważasz, że z twojego miejsca pracy ruszyła jakaś ciężarówka. Jednak na placu budowy nie ma nikogo znajomego. Nikt z pracujących dotychczas nie pojawia się tam. Osoby raczej ubrane w... Rzuć sobie na logikę. Logic. Potrzebuję 10. To 11 jest. Okej. Okay. Wyglądają jakby ubrali się w jakimś demobilu. Jakby obkupili się. Kojarzysz dzieciaki, które strzelały się z replik broni? Wyglądają mniej więcej tak. Pakują jakieś rzeczy, rusza furgonetka. Zerkałem to gdzieś z poziomu tej piwnicy? Coś wynosili? Zdecydowanie. Okej. Okay. Jedziecie kawałek dalej. Możemy się jakoś z nimi zrównać? Są dwa pasy czy coś? Oni przyspieszyli dość konkretnie. Jodo, mi dasz radę za nimi jechać? O, ziomek stary, wiadomo. Wrzucił kolejny bieg, to już pewnie szósty. Ruszył przed siebie. Siedzicie im na ogonie. Zajeżdżają na parking Woodbury Commons. Widzicie, że po parkingu i przed samym budynkiem krąży masa ludzi. Ale tak naprawdę masa ludzi. Wszyscy coś noszą. Podjeżdża żółty autobus szkolny. Wysiadacie, bo widzicie, że furgonetka zaparkowała. Czy ona zaparkowała tam na tym targu gdzieś? Tak, tak, tak. Okej. Wysiada jeden koleś, wy wysiadacie i... Ej, ty! W tym momencie zza ciebie widzisz, jak starszy mężczyzna, siwy, okulary, lekko brązowawe, trochę pochylony na oko, gdzieś 70 lat, spogląda. Co? Nie ty. Ty biały. A ja? Tak, ty. Pracujesz do Stripesa, nie? No, pracuję na tej budowie, a co? Pomożesz nam to rozładować? Szepnę szefowi, że pomogłeś i tak dalej. Do mi ogarniesz ten garnek z dziadkiem? Pewnie, stary. Jambalaya to mój ulubiony smak lodów. Sam sobie zbił żółwika. No dobra, pomogę, spoko. Podnosisz? Dość ciężkie. Instynktownie ruszyłeś trochę, żeby sprawdzić zawartość. To nie jest nic sypkiego. Obijające się o siebie elementy, brzmiące trochę jak plastik, trochę jak metal. Jeden z tych kolesi pokazuje tutaj pod tylne wejście. Tutaj? Ja taką, kurde, ciężką... Ciężka jest ta skrzynia? Dość ciężka. No to mimo wszystko sam ją niosę i to bez jakiegoś takiego wysiłku. Układ tutaj będzie? No, nie ma problemu. Śmiało. No. Odłóż. To szepnijcie, żeby się ode mnie odjebie. Nie mówcie tak, niech się ode mnie odjebie. Dobra, nie ma sprawy. Dzięki. No, na razie. Jak na ciebie mówią? Tery. Tery. Zapamiętam. Odchodzisz na bok, kierujesz się w stronę wejścia. Ten sam starszy mężczyzna, który przed chwilą zareagował, poprawił swoją siwiznę, popatrzył w twoją stronę. Zapraszamy do środka. Świetna zupa od pana Kingsmana, dopiero wniesiona. Chętnie spróbuję. Wchodzisz do środka. Stary. Rozsuwają się drzwi. Jesteś wewnątrz galerii handlowej. Po prawej i po lewej masa witryn sklepowych. Schody ruchome. Po środku rozkładane różnego rodzaju stragany. To ktoś rozkłada jakieś swoje warzywa, to ktoś rozkłada jakieś projekty szkolne. Najprawdopodobniej dlatego przyjechały dzieciaki. Zauważasz, że te same osoby, które widziałeś przed chwilą, którym pomagałeś, a jeszcze pytanie, czy one były jakoś charakterystycznie ubrane? W miarę jednolicie,
I też tak ASG, coś tam? Aha, dokładnie. Aha, czyli też byli tak militarnie. Mhm. Widzisz, że oni coś robią przed wejściem. Tam, gdzie rozkładaliśmy te rzeczy. Dobra, no. Wychodzisz do nich, czy...? Ja jestem teraz przy tym garze, nie? Wszedłeś tylko do środka, omiotłeś to wzrokiem. Okej, okay, i widzę, że coś dubią w tych. W sumie z ciekawości chciałbym zerknąć, co jest w tych pudłach. No to zbliżam się i już nawet z daleka podnoszę rękę. A w sumie to co wy to nosicie? I próbuję zaglądać. Widzisz, jak jeden z nich poprawił sobie kominiarkę? Nie interesuj się. Zamyka drzwi, które przed chwilą się otwierały za tobą. Widzisz, jak starszy mężczyzna tylko spojrzał na sam ten ruch. Odchodzi kawałek na bok. Budynek zaczyna się trząść. Cały budynek. Ziemia pod twoimi stopami również się trzęsie. Widzisz, jak ci ludzie sięgają po broń. Rzuć sobie na ponownie Vigilance. Potrzebuję 12. Bez problemu. Jest 14. Rozglądasz się? Masz zakodowane to. Jeżeli ktoś sięga po broń, należy uciekać. Bez względu na wszystko. Odbiegłeś na bok i pierwsze, co rzuca ci się w oczy, to otwarte okno jakiegoś sklepu. Dasz radę tędy wejść. Gdzieś boczne okno. Okej, okay, a dziadka nie widzę nigdzie. Jest gdzieś dalej. Twojego dziadka nie. Jest w środku. A, czyli on jest bezpieczny. Budynek się trzęsie. Ziemia się trzęsie. Budynek zdaje się pękać. Widzisz, jak... Czyli dziadek jest w tym budynku, co się trzęsie? To ja chcę biegnąć tam, żeby dziadka ratować. Wskakujesz przez okno? Tak. Podskoczyłeś siłowo, podciągnąłeś się, wpadasz, znajdujesz się w jakimś sklepie sportowym. Zapierdzielam, już nie wiem, czy wiem, gdzie miał się znajdować dziadek, czy... Zgarniasz coś, żeby zasłonić twarz, cokolwiek? W sumie jak jest sportowy, no to nie wiem, nawet gogle, jakaś maska narciarska, cokolwiek. Tylko, jasne. Żeby... Złapałeś pierwszą, lepszą maskę, wygląda jak narciarska, cała zabudowana na twarzy. I opuszczam sobie rękawy, żeby nie było widać, że... Zasunąłeś, wybiegasz z samego sklepu, patrzysz w lewo, widzisz, jak jeden z kolesi odbezpiecza broń. Spoglądasz w stronę dziadka. Widzisz, jak razem z pozostałymi zaczyna orientować się w sytuacji. A jakoś kierują się do wyjścia? W sensie dziadek i reszta? W tym momencie dopiero zobaczyli, co się dzieje. No to ja w tego gościa, co odbezpiecza broń, chcę strzelić. Dziękuję za sesję. Nice. Dobrze. Jak myślisz, kim grają pozostali? Nie mam zielonego pojęcia, jest to trzymane w takiej tajemnicy od początku, jak zdecydowaliśmy, że gramy w Marvela. Nie mam pojęcia i szczerze mówiąc, nawet się nad tym nie zastanawiałem. Chcę być po prostu zaskoczony, jak będziemy mieli assembly. Chcę być zaskoczony. A jak przygoda solo? Jest to coś innego niż jak gramy wszyscy, no bo ty musisz być tą drugą stroną w każdym wypadku, nie? Mam nadzieję, że nie wyszło tak, że ty więcej gadałeś niż ja, chociaż opisów było sporo. Tak czy siak, wydaje mi się, że płynnie poszło. Nie wiem, czy według twojego planu na sesję? Jak najbardziej. No to win-win. Widzimy się w endgame'ie.